w takim skrócie tej całej rundy jesiennej. A ja się odniosę tak, 13 zwycięstw, 3 porażki, biorę to w ciemno na wiosnę. I też w tej kolejności możemy tak traktować, tak? Także nie będzie na pewno to zły wynik. Jest to bardzo dobry wynik, który osiągnęliśmy. 40 punktów statystycznie, jeżeli drużyna osiąga na jesień, no to już nie jest przypadek. I tutaj mówiąc o tych wszystkich zwycięstwach, chcę powiedzieć też, że wygraliśmy my, czyli flota. I mówię tutaj o działaczach, o wszystkich, którzy nas wspierali, o kibicach. No na pewno głównych aktorach, jakim dla mnie będą niewątpliwie moi zawodnicy, bo naprawdę fantastyczną pracę wykonywali, strasznie zdyscyplinowany zespół, świadomy tego, o co gra w każdym spotkaniu. I to jest naprawdę dobry prognostyk dla całego Świnoujścia przed bardzo trudną, niezwykle trudną, trudniejszą rundą wiosenną. Musimy się spodziewać, że będzie to trudna runda z wielu względów, ale ja jestem oczywiście optymistą, pewny wiary. Te plany są sprecyzowane co do przygotowań i tak naprawdę mimo, że się rozstaniemy w piątek, to już zawodnicy będą się po tym rozstaniu od następnego tygodnia już indywidualnie przygotowywać. Także ja mam na tyle, oddaję głos. 0-4-0, jak to się mówi, a potem rośnie miarę jedzenia i wszyscy liczyliśmy na to, że uda nam się lepiej zakończyć tą rundę. No nie udało się, przegraliśmy 2 mecze. Przed nami teraz urlopy i tak naprawdę dostaniemy rozpiskę od trenera, żeby już pracować w czasie tych urlopów, a spotykamy się w styczniu i zaczynamy ciężką pracę, żeby no, tą drugą rundę wiosenną zakończyć też na tym samym miejscu, na którym jesteśmy teraz. Dołączył do nas Sebastian Oszar, więc poprosimy też 2 słowa podsumowania rundy jesiennej. Kilka zdań? Podsumowanie, no tutaj już było powiedziane na pewno. Mogę jedynie powiedzieć, że pozostał niedosyt po tych 2 ostatnich meczach. Tak to wszystko układało się świetnie do tej pory i tak jak już się mówi, przygotujemy się odpowiednio do rundy rewanżowej i na pewno będziemy chcieli pozostać właśnie na tych 2 pierwszych miejscach, które dadzą nam awans do Ekstraklasy. Pamiętam, że 3 porażki, tylko 3 porażki, ale tak się złożyło, że 3 z kontrkandydatami do awansu do Ekstraklasy. Proszę powiedzieć, czy akurat te porażki troszeczkę w tym kontekście bardziej mnie niepokoją niż niepokoją? Nie, to nie jest tak. No, jest 17 spotkań. Niezależnie od tego, z kim są te 3 porażki, to 14 było na plusie, no 13 było zwycięskich. Także poszczególne te mecze mógłbym rozebrać na czynniki. No mecz z Krakowią uważam, że dużo się mówi. Krakowia nawet po naszym meczu słyszałem, co dzisiaj się odniosę na pewno do tego. Słyszałem takie słowa, że flota jest słaba, a my flotę jeszcze prześcigniemy w tej rundzie. No to dostali pierwsze uderzenie w niecieczy, tak? I ten mecz z Krakowią też pokazał, że wtedy nie musieliśmy tego spotkania przegrać. Ja uważam nawet, że mimo, że Krakowia była w posiadaniu piłki, to nie sztuką jest grać szerzej do tyłu i mieć 70% być przy piłce, tylko sztuką jest w rywalizacji, jeżeli chodzi o piłkę nożną, stworzyć sobie sytuację bramkową i zamieniać je na bramki. A Krakowia w tym meczu tak naprawdę miała dwie sytuacje, czy trzy. I chyba 3 strzały na bramkę i wygrała to spotkanie. Mieliśmy więcej sytuacji. To jest moja ocena tego spotkania. Aczkolwiek gratulowałem oczywiście trenerowi stawowemu i Krakowi to zwycięstwo, bo niewątpliwie zawsze to leży w mojej naturze. Co do meczu z Zawiszą, no to było też to troszeczkę takie dziwne spotkanie, bo okazuje się, miałem okazję wczoraj rozmawiać. Ja tak krytycznie dosyć podchodzę, nie do zawodników, ale do siebie i do całej, jak są porażki. I uspokajano mnie jedno takim zdaniem. Trenerze, to było jedno ze spotkań, gdzie flota stworzyła praktycznie najwięcej sytuacji bramkowych. No niestety też
też w piłce, w sporcie nie zawsze jest tak, że stworzy tę sytuację, to znaczy, że wygra się spotkanie. Popełniliśmy natomiast w tym spotkaniu zbyt dużo indywidualnych błędów, tak? Błędów też zespołowych w ustawieniu i z tego też wynikały stracone bramki. Przegraliśmy 3-0. Mecz mnie cieszy, natomiast no to było spotkanie, gdzie jeżeli można powiedzieć takim krótkim stwierdzeniem, ten prąd został odcięty i ja widziałem po zawodnikach, że już nie byli w stanie naprawdę nic więcej zdziałać. Na pewno chcieli, nie było w żadnym z tych spotkań momentu rozluźnienia, ja wierzę, bo bardzo, bardzo sumiennie pracowali na treningach, widziałem jak jesteśmy zmobilizowani, ale tak jak mówię, takie mecze się zdarzają, ja będę teraz murem stał za tymi chłopcami, bo przekroju tej całej rundy to jak pracowali, jak reprezentowali flotę Świnoujście, ile nam dostarczyli radości, to ja chylę czoło i to mogę tylko tyle, jeżeli chodzi o w kontekście tych trzech porażek powiedzieć. Każdy jedno i to samo po kolei bym poprosił odpowiedź, najlepszy mecz w tej rundzie, taki, po którym byliście najbardziej zadowoleni, Marek. Mi na pewno utkwił mecz pucharowy z Krakowem. Nie, że strzeliłem bramki i dwie, ale że cała drużyna z charakterem wyszła do tego spotkania i chociaż przegrywaliśmy 2-1, później dążyliśmy do tego wyrównania i się dało i jeszcze dziesiątkę później po mojej czerwonej cała drużyna zagrała bardzo dobrze i myślę, że tak mi utkwiło to spotkanie się z Krakowem. Grzegorz? No, jak dla mnie no, chyba najlepiej się czułem po debiucie, taki specyficzny mecz, debiut przed własną publicznością, bo wiadomo, graliśmy wcześniej w Pucharze w Dzieszowicach, ale to był mecz pucharowy z drużyną z niższej ligi i tutaj no, ten dreszczyk emocji w debiucie ligowym w meczu z Grudziądzem był takim właśnie meczem. Sebastian? Ja myślę, że zdecydowanie naszym najlepszym meczem był mecz w Legnicy, gdzie graliśmy z bardzo silnym przeciwnikiem na wyjeździe i nie pozwoliliśmy im w tym meczu dosłownie na nic. Rozmawiałem z chłopakami z Legnicy po meczu, byli w szoku, że tak bardzo ich zdominowaliśmy. Mecz skończył 2-0. Wynikiem 2-0 dla nas i to był taki nasz zdecydowanie najlepszy mecz. Kontrolowaliśmy go od początku do końca i zasłużenie wygraliśmy. Pamiętam, że pan pewnie pochwali wszystkich swoich piłkarzy, ale ja bym chciał teraz zapytać, która formacja według pana zasłużyła na największe uznanie, jeżeli chodzi o tą daną rundę jesienną, gdyby pan powiedział, czy bramkarz, czy brana, czy pomocniak. To znów będę chwalił zespół, bo powiem tak, dzisiaj w piłce, w tendencjach gry w piłkę i przynajmniej w mojej filozofii trenerskiej, może powiem inaczej, w mojej filozofii trenerskiej, tak naprawdę obrona rozpoczyna się od napastnika, tak? I to często napastnik ukierunkowuje, czy kreuje tą grę obronną, zaczyna kreować. Tak? Dlatego ja uważam, że to było silną stroną floty, ta umiejętność gry obronnej całego zespołu, umiejętność szybkiego organizowania się po stracie piłki. Nad tym też będziemy pracować. Nie tylko nad tym, bo jest jeszcze kilka aspektów, które będę starał się wprowadzić do tego zespołu, żeby oczywiście i bardziej efektywnie grał, jeżeli chodzi o to prowadzenie gry ofensywnej. Natomiast nie wyróżnię dzisiaj żadnej formacji, bo każda formacja dawała tą cegiełkę, gdzie sumując to, składały się na to zwycięstwa. Proszę przypomnieć jeszcze, jak będą wyglądały przygotowania do rundy wiosennej. Czy już mamy zapewnione terminy, jeżeli chodzi o obóz, jeżeli chodzi o treningi w nowym roku? Rozumiem, że do końca tygodnia trenujemy jeszcze tutaj na własnym obiekcie, a jak będzie wyglądało to od stycznia? Tak, do końca tygodnia jesteśmy na swoim obiekcie, po czym zawodnicy idą tak na urlop, tutaj Grzesiek wspomniał, będą rozpiski, także tutaj na pewno to nie będzie tylko i wyłącznie odpoczynek, ale spotykamy się generalnie jako zespół tutaj w Świnoujściu 7 stycznia, to jest poniedziałek, rozpoczynamy treningi, tam już mamy zaplanowane, to już wtedy, z tego co ja pamiętam, o 7 rano pierwszy jest, tak, 7 rano pierwszy trening, potem mamy zajęcia w terenie,
na hali, potem jest siłownia, także tutaj tylko tak zdradzę, jeżeli chodzi o ten pierwszy dzień. No i tak to będzie wyglądało do obozu, praktycznie dwa razy dziennie tam z przerwami, jeden dzień, no to już jest wszystko szczegółowo rozpisane. Na obóz jedziemy 8 lutego, wyjeżdżamy po sparingu bodajże, czy po treningu, po jednym z treningów wieczornych do Kamienia i w piątek już jesteśmy w Kamieniu i tam mamy zaplanowane dwa sparingi, 16-17 lutego wracamy i już tutaj się będziemy przygotowywać. Będziemy mieli 8-9 dni jeszcze, zobaczymy jaki jest, będzie ten termin pierwszego meczu pucharowego do tego pierwszego starcia pucharowego. I tu zaznaczam, że również Puchar Polski traktujemy bardzo poważnie i nie będzie odpuszczania. Zresztą ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy w ten sposób to traktowali. No, ten zespół, który odpuszcza, bo jest takie modne stwierdzenie, odpuszczamy puchar, bo gramy w lidze.